No tak, czeka nas na pewno trudne spotkanie. Chcielibyśmy tak z podniesioną głową zakończyć ten cały sezon. Nie będzie to na pewno łatwe i ci chłopcy, którzy wybiegną na boisko, muszą naprawdę zagrać na wysokim poziomie, swoim oczywiście, żeby się cieszyć po meczu ze zdobyczy punktowej. Mamy bardzo duże problemy kadrowe i jeszcze do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, kto będzie mógł być w 18 meczowej. Wszystko się wyjaśni na rozruchu o godzinie 20:30. Dziękuję bardzo. Oddaję Państwu głos. Proszę o pytanie. Jakie znaki zapytania są, panie trenerze? No w dalszym ciągu Krzysiek Nykiel, w dalszym ciągu Dąbrowski, w dalszym ciągu Szeliga, to już wiadomo, bo on już od dłuższego czasu. Saidi nie będzie mógł grać, nie będzie grał najprawdopodobniej Dawid Nowak. Także również Kapustka ma uraz na tyle poważny, że może nie wystąpić w tym spotkaniu. Bartek Dudzic jest do dyspozycji, Przemek Kita jest dalej kontuzjowany. Nie mamy wyjścia, nawet w niektórych sytuacjach, bo nie można mówić, że to jest skład rezerwowy. To są zawodnicy z kadry zespołu i dostaną być może szansę. Wcześniej być może nie grali tyle, ile by chcieli. Nie ukrywam, że być może też wystąpią zawodnicy młodzi, którzy niewiele do tej pory grali. Dawid ma problem z Achillesem, Saidi jest na reprezentacji. To jest też taki weekend, że rezerwa walczyła o was i juniorzy mają bardzo ważny mecz. Czy wy do rezerwy jakoś... Właśnie, chcielibyśmy pomóc wszystkim, jednak sytuacja nasza nie wygląda najlepiej. Najpierw spróbujemy jakoś sobie pomóc, a później będziemy starali się, co możemy, te siły, które możemy skierować do drużyny rezerwowej plus drużyny juniorów, to postaramy się przerzucić. Jemiku, czy ma Pan odczucie, że to jest Pana mecz ostatni? Jezus. Musimy nie mam odczuć żadnych. Ale coś Pan wie odnośnie spotkania z władzami klubu? Kiedy pytajmy o mecz. Bo mecz nie ma większego znaczenia, panie trenerze. Nie, dla mnie mecz ma bardzo duże znaczenie, każdy jeden. No bo jak może mecz nie mieć znaczenia? No to po co wychodzić na mecz? No, ja wiem, jak... wielkiej różnicy w kwalifikacji między 14 a 12 miejscem nie ma. Nie ma, ale mecz jest mecz i każdy chce mecz wygrać. No to równie dobrze można by było zlekceważyć przeciwnika i wyjść samą rezerwą, tak? Bo mecz nie jest ważny. Dla mnie jest każdy mecz bardzo ważny i mam taką nadzieję, że również dla zawodników jest mecz ważny. Tak jak każdy do tej pory, który był rozgrywany tutaj i w ogóle w tym sezonie. Panie trenerze, przyszedł Pan do Krakowi, objął Pan stanowisko po trenerze zawodowym i mówił Pan, że celem nadrzędnym jest utrzymanie. No, Krakowia się utrzymała, więc nie wiem, zdradzi Pan, czy toczą się jakieś rozmowy? Nie chcę zdradzać tego naprawdę na razie. Poczekajmy, wszystko się wyjaśni w najbliższym czasie.